Iga jest perfekcjonistką, ona zawsze zrobi wszystko, żeby być optymalnie przygotowanym. No, ten jeden dzień na pewno bardzo jej się przyda. Pamiętajmy, że warunki w Stuttgarcie są specyficzne. Dzień dobry Państwu. Tenisowe studio Super Expressu, czyli program Super Tenis, wraca do gry Iga Świątek, więc także wracamy i my. Michał Skiba, witam serdecznie i witam od razu Michała Chojeckiego, który o Idze dużo wie, dużo śledził przez ostatni miesiąc, chociaż Igi miesiąc nie było. Jak ten miesiąc Igi wyglądał, przybliż, jak Iga się do tego turnieju w Stuttgarcie przygotowywała. Dzień dobry przede wszystkim. No Iga to no, ostatni mecz 18 marca, wiadomo, półfinał Indian Wells, przegrałem z Rybakiną. No i potem oczywiście Iga musiała się skupić na rehabilitacji, na wyleczeniu tej kontuzji. No i wiadomo, czy to żeber, czy to bardziej, jak tam rozmawiałem z jednym z lekarzy, prawdopodobnie jakieś tam mięśnie tam blisko żeber, czyli ta właśnie ta cała sytuacja wywołana atakami kaszlu. No tak, no Iga przede wszystkim najpierw musiała się skupić na zdrowiu, potem już uspokajała stęskniony za nią fanów, wrzucając kolejne zdjęcia i czy materiały wideo z treningów. No i fajny powrót, bo wraca oczywiście na ukochaną mączkę, na której, jak wiadomo, rzadko przegrywa, to tam jakby najlepiej wykorzystuje swoje atuty. No i oby tak było już w Stuttgarcie, no zobaczymy. Troszeczkę zmartwił nas fakt, że Iga poprosiła dodatkowy dzień wolny, albo dzień, na który raczej wykorzysta na trening. Nie będzie to dzień wolny, wiemy, że Iga zagra w czwartek i czy to cię zaniepokoiło? Ja już delikatnie wyprzedzę, chyba trochę tak było. Znaczy, nie wiem, czy aż tak, żeby się martwić. No Iga po prostu widocznie uznała z trenerem Tomaszem Wiktorowskim, że potrzebuje jeszcze jeden dzień więcej na trening i właśnie jak poinformowali dziennikarze Kanał Plus, którzy są na miejscu, poprosił organizatorów, żeby ten jej pierwszy mecz z Chinką Qin Wenzheng został rozegrany w czwartek. No wiadomo, Iga jest perfekcjonistką, ona zawsze zrobi wszystko, żeby być optymalnie przygotowanym. No ten jeden dzień na pewno bardzo jej się przyda. Pamiętajmy, że warunki w Stuttgarcie są specyficzne. Po pierwsze, to oczywiście będzie pierwszy mecz Igi na mączce w tym sezonie, ale też Stuttgart nie jest taką typową mączką, więc Iga, która trenowała w Warszawie na mączce, jednak te warunki w Stuttgarcie się mocno różnią. To jest turniej halowy, to są korty układane specjalnie na turniej w takiej wielkiej hali widowiskowej Porsche Arena w Stuttgarcie. Poza tym sama Iga mówiła, że właśnie ta mączka w Stuttgarcie mocno różni się od tych takich typowych mączek w Rzymie czy w Paryżu. Te korty takie bardziej przypominają korty twarde, czyli to jakby poruszanie się na mączce jest takie samo jak na każdej mączce. Wiadomo, ta cegła jest jednak ma te swoje specyficzne warunki, natomiast te kordy są bardziej twarde, jednak ten kozioł piłki jest trochę inny. No Iga po prostu musi się z tymi warunkami oswoić. Iga ćwiczyła i z Karoliną Garcją, i z Barborą Krejcikową, Doną Vekić. Trochę tych treningów podglądałeś. Jakie twoje wnioski po tych treningach, co zdążyłeś zauważyć? Jest jakaś refleksja, którą jesteśmy w stanie budować zapowiadanie tego meczu? Tak, no oglądałem z zainteresowaniem te treningi, natomiast ja nie wyciągam jakoś przesadnie wniosków z tego, czy tam Iga jakieś błędy popełniała. Widziałem na Twitterze już tacy, no bardzo, bardzo tacy ci bardziej emocjonalni fani Igi już lekko zaczęli panikować, obserwując, że ona tam jakieś błędy popełnia, returnując czy serwując. Natomiast ja naprawdę nie wyciągam z tego przesadnie wniosków, no jednak trening to jest zupełnie co innego niż mecz. No ale sama jednak to, że Iga poprosiła ten dodatkowy dzień treningu przed pierwszym meczem, świadczy o tym, że jednak no widzi, że jest jeszcze duże pole do poprawy. Qin Wenzheng to jest rywalka na start imprezy w Stuttgarcie. Pamiętamy ją pewnie wszyscy z meczu z Paryża przed rokiem. Bardzo ciężki bój we French Open, wygrany, później także jeszcze mecz w San Diego, także trzysetowy. Ty te mecze oglądałeś. No, najbardziej pewnie się będziemy tutaj opierać o to, co się działo właśnie na mączce w Paryżu, tak. Bo no, przez chwilę nam nawet wydawało nam się, że Chinka tą Igę z turnieju wyrzuci i ta droga się skończy. Znaczy mi się tak nie wydawało, natomiast Chinka Qin Wen to naprawdę od dawna się mówi, że to jest bardzo duży talent. To jest teraz zawodniczka chyba 20-letnia, natomiast wróży się dużą karierę. Ona ma świetne warunki fizyczne i w meczu z Igą właśnie w Paryżu pokazała, że ma ogromny potencjał. To jest zawodniczka, która no, to jako jedyna urwała Idze seta. I to był taki mecz, który w pierwszym set był bardzo zacięty. Intensywność tego seta była bardzo duża.
Hiszpania naprawdę toczyły niesamowity bój. Chinka tego seta wygrała po tiebreaku, z tego co pamiętam, 7-6, natomiast potem po prostu zapłaciła dużą cenę za tą taką dużą intensywność, którą Iga zawsze narzuca. To na przykład fajnie mówił były trener Igi Piotr Sierzputowski, że nie sztuką jest zagrać z Igą dobrego seta i jakby te warunki, które Iga dyktuje, zwłaszcza na mączce, wytrzymać. Sztuką jest właśnie wytrzymać ten mecz na pełnym dystansie. No, Chinka właśnie nie wytrzymała, jednak ten młody organizm w pewnym momencie się zbuntował, ona potem już grała z kontuzją chyba uda, jeżeli dobrze pamiętam. No i te dwa sety już dalsze już były jedno z takich, no Iga już po prostu dominowała. Natomiast no, potem był jeszcze mecz w San Diego. Prawda, to już były inne warunki, to już były też korty twarde, natomiast też panie stoczyły trzysetowy bój i Chinka też pokazała się z dobrej strony. Troszkę podobny przebieg, bo też pierwsze sety zacięte, a potem już w trzecim Iga jakby no to lepsze przygotowanie fizyczne wykorzystała. Gdy się cofniemy o rok, mieliśmy taką rzeczywistość, że Iga w Stuttgarcie wygrała czwarty turniej z rzędu, miała swój kosmiczny czas, który długo trwał, zgarnęła fajne Porsche i no byliśmy wręcz w niebo wzięci. Teraz taka zagadka trochę, co z tą Igą będzie w najbliższych tygodniach, miesiącach, czy Iga jest w stanie tak dominować jak w zeszłym sezonie? Pewnie to będzie troszeczkę inny scenariusz, ale jakie są twoje spojrzenia, spostrzeżenia na te najbliższe tygodnie, tak troszeczkę szerzej na to patrząc właśnie? Znaczy tak, no, wtedy rzeczywiście to był taki czas, że Iga niosła niesamowita pewność siebie, że pamiętam, że Iga na tej mączce tak troszkę budowała tą formę, no pamiętajmy, że jednak z tym kortem, z tą cegłą trzeba się oswoić, jednak to przejście z kortów twardych na cegłę jest rzeczywiście wymagające. Natomiast ja pamiętam, że nawet właśnie w tym Stuttgarcie, mimo że Iga była w niesamowitej wtedy formie, to wtedy w całej tej serii 37 zwycięstw, to Iga wtedy była najbliżej porażki, bo ja pamiętam ten mecz z Samsonową był niesamowicie zacięty i w pewnym momencie już to nawet troszkę ta szala zaczynała się tak na stronę Rosjanki przesuwać. Natomiast no, Iga wtedy pokazała tą niesamowitą odporność mentalną, bo po prostu w tych ważnych momentach rzeczywiście potrafiła pokazać swój najlepszy tenis i to spotkanie wygrała. Natomiast tak, no, Stuttgart to jest taki turniej, to jest turniej rangi WTA 500, czyli tej niższej rangi. Właśnie, bo w tym samym czasie trwa turniej w Barcelonie, który, jak przeanalizowaliśmy sobie kalendarz, czołówka tenisistów odpuściła i tam no, nie oglądamy tych nazw. Natomiast ten Porsche Grand Prix, czyli ten WTA Stuttgart, to cieszy się taką renomą, oczywiście otoczka, to całe Porsche do wygrania. Też ten czas, no to jest taki pierwszy większy turniej na mączce w turze i te wszystkie najmocniejsze zawodniczki naprawdę tam, jak się spojrzy na drabinkę, to ona jest niesamowite nabite. Tam wycofała się Petra Kwitowa, ale poza tym to praktycznie prawie cała czołówka stawiła się w Stuttgarcie i powalczy. Że tak, no po losowaniu w zasadzie tak wszyscy patrzą i no, Iga trafiła na Chinkę Qin Wenzheng, czyli od razu ciężko. Ale jak się tak spojrzy na tą drabinkę, to naprawdę no, niewiele lepiej można było wylosować, bo tam no, praktycznie nie ma słabych zawodniczek w tej drabince. Wspomnieliśmy Petrę Kwitową, która wycofała się z turnieju, ale także jest Barbora Krejcikowa. Te dwa nazwiska łączymy w jeden temat, dosyć dla nas trudny i niemiły, no bo cały czas jednak trwa wojna na Ukrainie i czeskie tenisistki mówią wprost, że istnieje takie spore napięcie między resztą stawki, między nimi a rosyjskimi tenisistkami. Możemy się cofnąć do sytuacji, gdy w Indian Wells, tak, Anastazja Potapowa paradowała wkrótce Spartaka Moskwa. To się oczywiście nie spodobało i ze świątek nie tylko jej. Jakie jest twoje spojrzenie na ten temat i co z tym zrobić? Znaczy, generalnie tak, no, ciekawą rzecz właśnie Barbora Krejcikowa powiedziała niedawno przy okazji meczu bliżej King Cup, meczu Ukraina Czechy był rozgrywany z konieczności w Turcji i Krejcikowa zapytana właśnie przez ukraińskich dziennikarzy o tą taką rosnącą napięcie między Rosjankami a Ukraińkami w szatni, czy to wyczuwa. Ona powiedziała, że tak, jak najbardziej to wyczuwa z obu stron. Natomiast ciekawie właśnie dodała, że są niektóre Rosjanki, które świadomie to napięcie prowokują po prostu swoim zachowaniem w szatni. I Krejcikowa powiedziała, że stara się po prostu unikać tych zawodniczek. Nie wymieniła oczywiście nazwisk, ale powiedziała, że to są zawodniczki, które publicznie zabierają głosu na ten temat, a w szatni po prostu no, robią, nie wiem, czy ze złośliwości, czy może to jest w ogóle jakaś propagandowa akcja. Już, no nie wiem, no, nie chcę tutaj po prostu sugerować, ale kto wie, może to są jakby może za sztuczki nawet pociągają jacyś oficjele. Natomiast te słowa Krejcikowej rzeczywiście dają do myślenia. Natomiast no, co zrobić? No, WTA niestety ma taką politykę, że woli udawać, że się nic nie dzieje, cały czas się zasłania
tą argumentacją, że nie można dyskryminować zawodników ze względu na ich narodowość. No, i ciężko jakby z tą argumentacją, jakby, no wiadomo, że to ja się z tym nie zgadzam, nie? Natomiast no, widać, że to stanowisko WTA nie zmieni się w najbliższym czasie. No, oczywiście to Rosjanki, Białorusinki mają podpisywać te deklaracje, które niby sprzeciwiają się wojnie, ale wiadomo, że jest wszystko taka formalność, już się mówi, nawet ta Potapowa, która najbardziej ostatnio była pyskata i właśnie paradowała w tej koszulce Sportingu, odgryzała się Idze, że ma gdzieś tę krytykę. Ale też zadeklarowała. Igi. Tak, no, ale zadeklarowała, że podpisze wszystko, co trzeba. Podejrzewam, że nawet odciąć ci, od tak, sytuacji, nawet ci rosyjscy sponsorzy i ci oligarchowie, którzy finansują te tenisiski, to myślę, że po prostu one dostaną zielone światło. Bo Rosja lubi ten sport propagandowo wykorzystywać, a na takiej scenie jak Wimbledon oczywiście z chęcią to tym bardziej wykorzysta. To żeby takim trudnym tematem nie kończyć, to jeszcze powiedzmy chwilę o przyjaźni Jądrze Żaber i Igi Świątek, bo tam doszło do jakichś kuchennych rewolucji. Trochę więcej wiemy, ale kto ogląda stricte tenisa, nie interesuje się poboczami, czy to jest coś więcej niż dobra znajomość Jądrze Żaber? Znaczy one się bardzo lubią, to wielokrotnie i Iga i Ons podkreślały, że darzą się dużą sympatią. Zresztą no, Jądrze Roberto jest taka zawodniczka przesympatyczna, że ona się chyba z wszystkimi zawodniczkami lubi. Też z Paulą Badozą ma świetny kontakt. No, bardzo fajna dziewczyna. Natomiast tak, no Iga to wiadomo, no, to jest liderka rankingu. Teraz w Stuttgarcie broni tytułu, więc troszkę też musi spełnić te takie obowiązki gwiazdy, w cudzysłowie miś w Zakopanem. Czyli no, jako ta taka największa gwiazda, no, oczywiście musiała, tak, no, wzięła udział po prostu w takiej uroczystej kolacji, tam dużo jakichś tam biznesmenów, podejrzewam, że osoby związane z Porsche i też z samym turniejem po prostu robiły sobie chętnie zdjęcia z gwiazdami, no i Iga jakby właśnie z Jądrze Żaber wystąpił w roli jakichś takich, troszkę też tam była jakaś zabawa w gotowanie, typowa po prostu marketingowa akcja przed turniejem. Więc Michał, dziękuję ci bardzo. Podsumowaliśmy sobie przynajmniej takie wstępne zapowiedzenie turnieju w Stuttgarcie. My ostrzymy sobie oczywiście apetyty, mówiąc terminologią kuchenną, na sukcesy Igi nie tylko w Stuttgarcie, ale także w całym nadchodzącym sezonie na Morze. Będziemy z państwem w takich krótkich, fajnych, treściwych, publicystycznych treściach tutaj na Super Express Sport omawiać sukcesy Igi, mamy nadzieję. Michał, jeszcze raz dziękuję. Dzięki. Do zobaczenia.